Międzynarodowy Festiwal Wina to wydarzenie społeczno-kulturalne, które łączy ze sobą świat mediów, świat biznesu, świat szeroko pojętej wiedzy winiarskiej, świat winiarzy. To wydarzenie, podczas którego nasi goście mogą odwiedzić stoiska z różnych zakątków świata, zdegustować wina dostępne w portfolio team, ale także te niedostępne na polskim rynku. To, co wyróżnia nasz festiwal, to panele szkoleniowo-edukacyjne, które pozwalają odkrywać tajniki winiarstwa uczestnikom, pozwalają rozszerzać i budować wiedzę, zdobywać nową wiedzę i nowe kompetencje. W tym roku przygotowaliśmy 7 paneli szkoleniowych. Każdy z nich jest zupełnie inny i każdy dotyka win z innego zakątku świata. Serdecznie zachęcamy i rekomendujemy naszym gościom uczestnictwo w panelu dotyczącym łączenia smaków. Nasza ekspertka, pani Dorota Wisła, opowiada o tym, jak różne smaki wpływają na smak wina i na doznania smakowe. Mamy bardzo ciekawe szkolenie dotyczące łączenia sera i wina, prowadzone przez znakomitych ekspertów, pana Michała Bardela i Jakuba Kuronia. Podczas tego panelu nasi goście dowiadują się, jak parować wino i ser. Nazwaliśmy to szkolenie Deska serów i butelka wina z tego względu, że podczas wszystkich spotkań ze znajomymi, podczas spotkań także biznesowych, bardzo często ta deska serów się pojawia, a my chcemy pokazać, że wino jest wspaniałym komponentem i wspaniałym uzupełnieniem tej deski serów. Przeniesiemy naszych gości do Portugalii, do Chile, pojedziemy na Węgry, pojedziemy do Gruzji i tam podczas paneli szkoleniowych nie tylko zdegustujemy wina z tych krajów, ale przede wszystkim posłuchamy historii winiarstwa danego kraju. Posłuchamy opowieści o winnicy, posłuchamy opowieści winiarzy, enologów, tych, którzy te wina tworzą, więc w jednej małej pigułce w ciągu tej godziny zdobędziemy wiedzę na temat nie tylko świata wina szeroko pojętego, ale też takich małych detali dotyczących konkretnych butelek, konkretnych winiarni i konkretnych winiarzy. Kultura wina to historia, dziedzictwo i wielowiekowa tradycja. Historia wielu pokoleń winiarzy, którzy tworzą wina, ale też to historia krajów, w których to wino jest wytwarzane. Musimy pamiętać, że są kraje, w których tradycja sięga 8000 lat i tam wino jest bardzo ważnym aspektem życia. Również kultura krajów południowych, śródziemnomorskich, tam ta celebracja życia jest na bardzo ważnym miejscu w funkcjonowaniu każdej osoby i to wino również spełnia bardzo ważną rolę podczas wspólnego biesiadowania, podczas spotkań z przyjaciółmi. Tutaj w Polsce oczywiście ta kultura wina buduje się małymi krokami. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, coraz bardziej świadomie dokonujemy wyborów, jeżeli chodzi o wina. Wiemy, co nam smakuje, co nam nie smakuje, ale cały czas jesteśmy żądni wiedzy i chcemy poszerzać wiedzę na temat wina. My jako team staramy się dawać naszym odbiorcom, naszym konsumentom, naszym klientom wiedzę, bo ta wiedza na temat wina pozwala nam się tym winem cieszyć. Stąd podczas tegorocznej edycji 7 paneli szkoleniowych, które pozwalają nam zanurzyć się w świat wina i czerpać z tego świata jak najwięcej.